Nazywam się Małgorzata Karkosz i jestem animatorką kultury. Na co dzień pracuję w muzeum, gdzie zajmuję się tworzeniem programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Cześć, nazywam się Piotr Piasta, jestem artystą sztuk wizualnych i animatorem kultury. Cześć, nazywam się Magdalena Chrapek-Wawrzyniak i jestem koordynatorką tego projektu. Na co dzień pracuję w Fundacji iCat, która realizuje to przedsięwzięcie. W projekcie Dobre Sąsiedztwo będę odpowiadać za połączenie między sztuką a ekologią. W projekcie będę prowadził warsztaty z nowych mediów. Otwartość. Zachęcamy do wyrażania własnych opinii. Dajemy pole do realizacji własnych pomysłów. Lubimy ruch i dialog. Mówimy i decydujemy. Dobre Sąsiedztwo oddaje głos młodym ludziom po to, aby mogli oni wskazać drogę dorosłym i pomóc im w zrozumieniu swoich potrzeb. Razem. Nasz projekt tworzy grupę młodych i aktywnych ludzi działających pod okiem specjalistów. Różnorodność. Będzie trochę o roślinach, trochę o wieniawie, trochę o sztuce, ale także o polityce i światowych problemach. Widoczność. Wszystko, co stworzymy, zostanie w Wieniawie na dłużej, tak więc będziecie mieli wpływ na to, co będzie widoczne dla innych mieszkańców. Radość tworzenia. Łączymy sztukę i ekologię i pozwalamy przede wszystkim rozwijać kreatywność. Zmiana. W gminie Wieniawa powstanie Rada Młodzieżowa, a tego jeszcze nie było. Tu i teraz. Razem zrobimy pożyteczne rzeczy i nauczymy się działać dla najbliższej okolicy. Nowoczesne. Uczymy się zabierać głos w debacie publicznej za pośrednictwem nowych mediów, tak żeby ten głos był słyszalny. Zapraszamy młodzież do wspólnego działania na rzecz przyrody w gminie Wieniawa, do aktywnego zaangażowania się w decydowanie o tym, co się dzieje w naszej okolicy, do wspólnego tworzenia domków dla zwierząt, do malowania muralu, siania łąki kwietnej i szeregu różnych ciekawych działań, które pomogą nam rozumieć dobre sąsiedztwo jako symbiozę między ludźmi, roślinami a zwierzętami. Partnerami w realizacji naszego projektu jest Urząd Gminy oraz Szkoła Podstawowa imienia Jana Kochanowskiego w Wieniawie. Partnerem naszego projektu jest także Fundacja WWF Polska.